Dzisiaj także dotarła do mnie informacja równie bulwersująca. Orlen nadal kupuje ropę z Rosji dla czeskich zakładów. Nadal finansuje w jakimś sensie tę wojnę. Ktoś złośliwie, ale dość celnie zauważył, że być może pan Obajtek jest nietykalny, tak jak każdy oligarcha Putina. No bo tak naprawdę, biorąc pod uwagę skalę tego, co robi pan Obajtek, to on jest dzisiaj jednym z największych oligarchów Putina. Wiecie, ile wyniósł zysk netto, już po opłaceniu wszystkich podatków, Orlenu za ostatni kwartał roku, który minął, za 3 miesiące? Zysk netto 16 miliardów złotych. Zobaczcie, o czym my tutaj mówimy. Mówimy o tym, że od wielu miesięcy Polacy płacą jedną z najwyższych cen w Europie na stacjach benzynowych. Więc wy, kupując tę benzynę, składacie się na zysk dla Orlenu i na możliwości zakupu ropy od Putina w roku, w którym trwa agresja rosyjska na Ukrainę. Na końcu okazuje się, że tak jak w tym powiedzeniu, które zacytowałem, pieniądze są ważne, ale nie najważniejsze, bo ważne są, jak zauważyliście, nieruchomości, działki, wille i pałace. Dzisiaj wiemy o tym, co robi Orlen. Dzisiaj wiemy, ile wszyscy płacimy za benzynę czy ropę, czy gaz, czy prąd. Ale mało kto pamięta jeszcze tę listę. Jeśli myślicie, że wszyscy mają kłopot z kredytem hipotecznym albo z kupnem mieszkania, to nie, nie wszyscy. Bo to jest lista, ja nie byłem w stanie tego spamiętać. Tych nieruchomości, które organizator tego procederu, pan Obajtek, posiada. Dom z gospodarstwem w Stróży. 270 metrów kwadratowych. Dwa mieszkania w Myślenicach o łącznej powierzchni 120 metrów. Działka z 4 domkami letniskowymi w Kopalinie. 1000-metrowa blisko działka z domem w Sasinie, to u mnie na Kaszubach. Dom ma 160 metrów kwadratowych. Rezydencja w Łężkowicach. Według ekspertów może być warta nawet 5 milionów. Działka z domem w Lanskoronie, którą przekazał matce. Dwie inne działki w Lanskoronie. Trzy działki bez adresu, które wykazano w oświadczeniu majątkowym. Dworek w Borkówku, o którym było już głośno w mediach. Pensjonat w Łebie z hipoteką na 550 tysięcy. I ostatnio apartament w Warszawie, 187 metrów z garażem, ogrodem zimowym. To jest najnowszy nabytek pana Obajtka. Co ciekawe, zapłacił za ten ostatni apartament 1 000 000 złotych mniej, niż apartament był ustawiony na rynku dla zwykłych kupujących. Co ciekawsze, okazało się, że deweloper, właściciel tego osiedla, ma swoją taką tak zwaną akademię piłkarską, którą finansuje, no kto, no Orlen i Energa, która stała się częścią imperium zarządzanego przez pana Obajtka.